Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kajor i prowadzę Kajot Data. W tej krótkiej serii odpowiadamy sobie na pytania z rozmów kwalifikacyjnych, aby Tobie ta rozmowa poszła o wiele lepiej. Dzisiaj pytanie czysto statystyczne, a jednak wiedza o tym pojęciu, o którym zaraz cię zapytam, jest dosyć ważna. Otóż, co to są kwartyle? Do czego służą? Odpowiedź? Kwartyle to takie punkty w uszeregowanych danych, które dzielą nam obserwacje na takie miejsca, gdzie wiemy, że 25% obserwacji przypada poniżej danego punktu, i to jest kwartel pierwszy, często zapisywany jako Q1. Kwartel drugi to punkt, w którym 50% obserwacji jest poniżej tego punktu, a oczywiście 50% obserwacji jest powyżej tego punktu. Poza tym kwartel drugi to to samo, co mediana po prostu. Często jest zapisywane jako Q2, a kwartel trzeci to miejsce, w którym 75% obserwacji jest poniżej tego punktu, a tylko 25% obserwacji jest powyżej tego punktu. Ciężko zrozumieć o co chodzi z tymi obserwacjami, nie? No więc weźmy sobie ten kwartel trzeci, czyli ten, gdzie mamy, że 75% obserwacji jest niższa od tego punktu, mniejsza od tego punktu. Wyobraźmy sobie egzamin. I wyobraźmy sobie, że dostajemy czwórkę z plusem. I wiemy, że czwórka z plusem to jest kwartyl trzeci. Co to oznacza? Oznacza to, że 75% uczniów dostała gorszą ocenę niż czwórka z plusem. A jedynie 25% uczniów dostała lepszą ocenę niż czwórka z plusem. Gdybyśmy mieli jeszcze na przykład kwartyl pierwszy czyli Q1 i na przykład widzieli, że kwartyl pierwszy wynosi w tym przypadku nie wiem, że to jest ocena typu trójka. To wiemy, że e, między kwartylem pierwszym, czyli między trójką a kwartylem trzecim, czyli czwórką z plusem, mieści się 50% naszych obserwacji. Innymi słowy 50% uczniów miało ocenę między trójką a czwórką z plusem. I ten obszar między kwartelem pierwszym a kwartelem trzecim nazywa się EQR inner Quartal Range. Po polsku mówi się rozstęp międzyćwiartkowy, jeśli się nie mylę, ale szczerze mówiąc, rzadko słyszę, żeby ktoś używał polskiego terminu, no bo nasza nomenklatura jest taka trochę niejasna, to znaczy, są inne warianty, tak jak się tego po polsku nazywa. Ale jeżeli powiecie IQR albo Inner Quartal Range, to Wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. I do tego służą kwartyle. Kwartyle pomagają nam lepiej ocenić dystrybucję danych, ale oczywiście nie są ostateczną wiedzą, jak ta dystrybucja wygląda, bo do tego potrzebujemy także innych wykresów i innych metryk, żeby powiedzieć nam na przykład, która ocena pojawia się najczęściej, bo tego nam kwartyle jeszcze nie powiedzą. Ale to tyle na dzisiaj. Tyle o kwartylach. Mam nadzieję, że się